Witam Was na kanale FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku mamy Critical, no w sumie nie pas, a operację review w sumie, nie? Wyszła wersja 1.35, no i z nią wyszła operacja Frontier. No i co? Setka. Mamy setkę nagród, setkę levelów, o tak to można bardziej nazwać. No i tak, zobaczmy sobie, ocenimy sobie, co tutaj mamy. Wersje są jednak dwie, bo na społeczności na YouTubie poinformowałem Was, że nie ma, ale nie przeskrolowałem dalej, bo wiecie, chciałem sobie zostawić to na teraz, ale jest właśnie wersja darmowa, że tak powiem, i jest tutaj na przykład właśnie na piątym levelu, tutaj o na przykład, o, dokładnie tak, ale dobra, zacznijmy sobie od początku. 2 miesiące mamy na uzupełnienie całego pasa, na zrobienie go, więc mnie gitara. Nawet mogło być dłużej, tak jak na moje, jak w standowie, czy tam w innych operacjach typu w CS-ie, bo wtedy wiecie, no, twórcy mogą się zastanowić nad, nie wiem, większą ilością nagród, czy bardziej dopracowaniem skinów, chociaż jak widzimy, no to tutaj wyglądają całkiem znośnie. Dobra, pierwsze mamy animację, inspekcję do MP7, Come at me, no i ona wygląda tak. No jest ładna, fajna animacja, mi się podoba, no, znaczy ta broń no, nie zabija zbytnio, więc tak średnio, ale może się kiedyś przyda, nie? Ja jeszcze sobie mogę zrobić coś takiego, dokładnie tak, opatrzcie na cyk, cyk, no i gitara. No i tak ja sobie to odbiorę, założę w sumie, nie? Equip. Lecimy dalej, następną mamy skin mamy do Tergi, kieru 5. Recyzja na polski i jest ładny skin, to jest ładny skin, mi się podoba. Gier 5 jak najbardziej, w sumie nie zakładam, bo mam aktualnie inny do rękawiczek dopasowany skin, nie? Nastawiamy setkę kredytów. Jakiś kracik, taki biało-zielony. No jest gitem w sumie, kracik, outstrip, no i ładny jest w sumie. Jest gitem. Nastawiamy Cerberus, właśnie taki awatarek, no i jest git w sumie, no i 20 końców tutaj naszych, nie? Niektóre skiny, czy te awatary się powtarzają z innych tam eventów, poprzednich pasów, czy coś tam, nie? Jakby ktoś nie wiedział. No i to mamy też Kitetsu Code i to jest ładny skin. Skin do XTK, ładny skin, mi się podoba fest. Ładnie zrobiony, ładnie wygląda. Nie pasował do rękawiczek, może tych niebieskich, co mam. Nastawiamy skrzyneczkę premium, nastawiamy Minotaura, awatarek, następnie mamy fajny skin, dosyć będzie pasował chyba do tych granatów, co kiedyś w pasie były. Ekskluzywny skin, no. Nastawiamy skrzyneczkę premium, 20 końców, Nejdzik, który jest ładny. Następnie mamy Auk Tao, ładny w sumie. Nawet git. O, to będzie, to jest fajny skin. O nazwie See You Later Alligator. No i to jest, no nie, no fajny, fajny skin. Fajnie zrobiony. Będzie, pasuje do skina, do, jeżeli się nie mylę, ja go nawet mam, do R15 Ouroboro. Podobny. Następnie mamy emblemat. Następnie mamy smoka. Też nawet fajny, ciekawy smok. Następnie mamy monsterka, awatar. Następnie mamy kredycy, następnie mamy Nejdzika, który jest w sumie no też fajen, fajen. Ciekawie wygląda. Następnie mamy Deagle. No i on wygląda tak. No w sumie nawet ok. Wszystkie skiny w ogóle mają tutaj tier 5, o ile się nie mylę, nie? No dokładnie tak, nie, no to znaczy smoki mają tier 3, ale niektóre nejdy, ale skiny chyba w większości. No, w sumie coś tu jest nie tak, moim zdaniem, ale w sumie ok, zobaczymy jak w gierce może wyglądać. Następnie kolejna premiumka i kolejny flash, znaczy kolejny nejdzior, ale tym razem to jest flash, i sam skin tak poprzednik. Dalej mamy hydrę, bo tutaj więc jest kicior, emblemacik. Dalej mamy skina do MP7, też ładnie wygląda, skina do Nejda
Bituwa, następnie kolejny tutaj emblemat, 20 kredytów, kolejny emblemat, 100 kredytów, mamy następnie skina do Flasha, to jest też ładny skin, tieru 4, więc tu mamy wyższy level niż zazwyczaj, następnie mam kolejny emblemat, dużo emblematów, to już jak coś, 100 kredytów, skina do karabinu snajperskiego M14, final notice, no i ładny skin, mi się podoba. Następnie mamy kolejny emblemat, następnie mamy noise do MPX-a, mamy skin o nazwie AMP, fajny. Następnie mamy grunt emblemat, fajny nawet emblacior. Dalej mamy flasha, znowu skin taki sam jak poprzednio, tylko że właśnie do flasha 20 kredytów, następnie mamy 100 kredytów, następnie mamy kolejny, razem smoke, też co poprzednik, tier 5, o dziwo, ale w sumie ok, nawet pasuje do tego tier 5. Dalej mamy do dual MTX-a Z-a skin, taki uniwersum, ciekawie wygląda, lepiej wygląda niż na przeciekach w sumie, bo się gryzł tutaj na wtedy ten kolorek niebieski, ale w sumie w grze zobaczymy jak to będzie wyglądać, no trochę to tak plastusiowy wygląda moim zdaniem, ale dobra, tak teraz niektóre modele broni po tym update'cie 1.35, gdzie to światło zostało zmienione, ale jest do przeżycia, nie? Dalej mamy kredyty i emblemat oczywiście, dalej mamy P90, no i w sumie fajny skin, prawie wygląda, następnie mamy emblemacior, fajny emblemacior. Dalej mamy FP6 i to jest fajna, ma fajny skin, mi się podoba. Następnie mamy emblemacik i to jest git emblemat właśnie zrobiony, podobają takie fajne namalowane, fajne. Następnie mamy tym razem Nadior i 20 kredytów, Nadior ten sam co poprzedniki, co widzieliśmy już przedtem, no teraz mamy flasha, tego z początku co był smoke, no. No i teraz mamy R15, agenta, też jest fajny skin, no, no git wygląda, git wygląda, większość skinów jest tu fajnie zrobionych, jak na moje, no wiadomo, niektóre mogą się podobać bardziej, niektóre mniej, ale no, takie życie. Dalej mamy znowu namalowany emblemacik, fajny, dalej mamy tier 3, o w końcu jakieś niższe tiery właśnie, teraz zauważyłem RK też była niższym, dalej mam właśnie skin od MP4, no i no, tier 3 tak pasuje, bo tak trochę no jakby go bardziej dopracowali byłby może nawet lepszy, nie, lepszym tierem, a tak to tak średnio wygląda na moje, zasłużone tier 3, 100 kredytów, o tutaj mamy ciekawy emblematics nawet, teaser, fajny, fajny zrobiony. Dalej mamy skin do petki, grid tieru 4, fajny skin, fajnie się tak błyszczy tutaj, o gitara. Dalej mamy skina Silator Alligator, tym razem to Nejda. I dalej mamy 100 krytyków, kolejny fajnie zrobiony emblemat, ja bym taki nosił, no i sobie może ponoszę, fajny. Dalej mamy skina do SG, tu też fajnie wygląda, mi się podoba, fajnie zrobiony. Tutaj gdzie widzimy te małe cyferki na dole przy magazynku, to fajnie jakby się, nie wiem, mieścił tam licznik, nie? Typu kili albo, albo nie wiem, ilości naboi, nie? Taki laserowy, taki, taki fajny. Tak na przyszłość, nie? Może kiedyś takie coś by dodali. Ale może nie wiadomo, czy silnik gry by pozwolił. Dalej mamy kolejny Nejor, to znaczy no, smoke. Taki sam jak przednio, to znaczy ta sama tutaj obrazek naklejony. Dalej mamy animację do XDK, jamming. On kiedyś był gdzieś tam chyba krążył, nie wiem, miał być w pasie, tylko chyba nie było, albo był, nie pamiętam już. Dobra, i w końcu mamy tutaj 60 level pasa i mamy kosę. Kosa no nie, nie jest jakaś wow, ale leciutko się wyróżnia, mamy taką fajną czarną rączkę z takimi właśnie niebieskimi tutaj tymi tekesami, nie, tymi, tymi wkrętami, co tam się tą rączkę wkręcało, nie, do tego noża, tak powiem. No nie jest to jakiś wow skin, ale wygląda ok, można sobie go ponosić i może pasować do jakichś tam rękawiczek, nie.
i można zrobić jakieś combo fajne, tak, za darmo, no, za darmo to uczciwa cena, można sobie wziąć. Dalej mamy 100 kredytów i na do M4, Racer, ładny skin, mi się podoba. Dalej mamy Emblemator, Smoke, 100 kredytów. Dalej mamy kolejny emblemat, skin do HK, Owler, no i ładny skin, Team Owler 002, ciekawe. Dalej mamy kolejny emblemat, mamy skin do GSR-a Sprite, to znaczy Sortie, fajny skin, mi się podoba. 100 kredytów, skin do Super 90, Aqua Force, też ładny. No i ten chyba skin gdzieś już był, nie? Tak mi się wydaje, albo przynajmniej podobny był. No i to też jest fajny emblemacior. Mamy Ronina do SWTK, on też już krążył w przeciekach. Dalej mamy skin, co znaczy animację, do SG551. Dosyć znaną chyba, nie? Chyba lubianą. Gunflip. No i następnie mamy rękawiczki niebieskie, idealnie się będą zgrywać z tą kosą, co widzieliśmy przed chwilą. Też takie czarno, no niebieskie, granatowe, jak to woli. No i tak to wygląda. No i 20 kredytów. Dalej mamy 100 kredytów, skina do MP5, ładny skin. Dalej mamy skina do Skara. Też git. Proba. Dalej mamy skina do Ida, 100 kredytów, skina do SA58. Fajny. Fajny skin, mi się podoba. Sobie tam założenie. Skrzynka premium, skin do Smoka, skin do Akacza Deathmatch. Tu też wygląda git, mi się podoba. Na właśnie screenshotach z przecieków nie wyglądał za dobrze i myślę, że to będzie tak trochę ciekawy skin, ale tutaj jak się teraz patrzę, no to jest gitem. No i co, 100 kredycików, następnie skin do Vectora, 5 Wings of Glory. Fajny skin, fajnie zrobiony. Mamy znowu skin ale Smoke'a. O, mamy w ogóle skin, pierwszy skin w ogóle w AK-pasie, no w operacji do KSG, tego nowego shotguna. No i ładny skin, ładnie zrobiony, ładnie pasuje. Następnie mamy skin do Flashbanga i mamy kolejną kosę, która jest ciekawa. Ja sobie muszę do niej dojść, żeby pasowała mi do tych rękawiczek fajnych, co kupiłem niedawno. Pewnie widzieliście ten odcineczek. Idealnie się tutaj zgra. Więc. No ładna kosa, nie? Koski i jedne rękawiczki i to mogliśmy zobaczyć. Następnie mamy 100 kredycików i animacje do rewolwera, to znaczy tylko do XDK'a, Reloada. Ta animacja taka fajna. Fajen. Następnie mamy właśnie skin do Faga. Widzieliśmy już na innych grenadach, to możemy iść dalej. Skin do MR-ki też ładnie zrobione, ładnie wygląda. W końcu dużo skinów, które siadają tak konkretnie, nie? Większość skinów jest gitem. 100 kredytów, znowu skin do Flasha, tym razem skin do AWP-ki, który jest nice, mi się podoba. Widziałem go na przeciekach już. 100 kredytów i animacja do KSG. Zobaczymy sobie ją. Takie inspekcja do czyszczonko, no taka, okej. Okay. Może być różnorodność. No i mamy w końcu jakieś rękawiczki, które będą pasować do tamtego karambita. No i co? No w sumie git, nie wyróżniają się, one są podobne chyba, o ile nie te same. Kiedyś widziałem chyba tak, tego typu rękawiczki, o ile się nie mylę, ale może mi się tak trochę jebnąć w głowie, zależy. No i co? Sanguin, tak to się chyba czyta, rękawiczki. Kosa też Sanguin, tak dokładnie, no to tu mamy takie fajne combo. Robione rękawiczki, Navi, no i koska też powinna być o tej samej nazwie, nie, koska jest Kai Knight, dokładnie. No i co, to było na tyle z tego pasa, znaczy pasa z tej operacji. Niby są jakieś przecieki, że mają być nowe misje, no i w sumie no, to było na tyle. Ja oceniam ten pas, to znaczy tą operację na bardzo dobry, 2000 kredytów się zwraca. Z tego co twórcy napisali, z tego co to mogliście wyliczyć. No uważam, że no daję taką 9 na 10 w sumie. Fajnie.
fajnie zrobiony, fajnie zrobiona operacja, coś tam do wygrania jest, skrzyneczek też może nam wypaść różne rzeczy, nie? Tutaj o, proszę bardzo, mamy rękawiczki, noże i inne tam animacje na przykład, inne właśnie noże, to też dodali w ogóle, jakbyście nie widzieli te noże. 6 nowych noży od Divultów dali. Czyli nie są już takimi rarytasami, które mogą wypaść ze skrzyneczki. Znaczy pewnie nadal mogą, ale no. Ale pewnie w Niebuitasie pewnie będą te skiny, znaczy może jakieś nowe w tych skrzynkach eventowych, nie? Typu Noch i takie tam. Bo to jest na przykład ten tasak jest z Nocha. No, ale co? To było na tyle, możecie to znać. Jak wy oceniacie ten pas, czy go kupiliście i takie tam, znaczy pas operacje. No i to by było na tyle. Na razie.